Witamy w 10. odcinku podcastu Dobry, Zły i Ostatni. I są ze mną Dobry, Piotrek, Zły, czyli ja, Marcin, Ostatni, czyli Bartek, i Kudłaty, czyli Łuki. Łukiego jeszcze przytrzymaliśmy te 2 tygodnie tutaj u nas. Nie, no dobrze, tak poprawnie. Dawaliśmy mu jeść. Tak. Karmiliśmy go pizzą i słodyczami, żeby został z nami i pociągnął jeszcze temat Top 50 BGG. Ostatnio skończyliśmy na miejscu 31, więc dzisiaj troszkę tak specjalnie kontynuujemy bez tego, co ostatnio graliśmy i tak dalej. I tak będziemy rozmawiać dużo o grach. Ja od siebie powiem, że gratulacje 10 podcastu. Jej, to przeżyliśmy do tego momentu. To jest szacunek, bo wy się zbieracie w 3, musicie się zjechać i tak dalej, to jest rzeczywiście... Bartek stawia nalewkę, więc to zawsze to jest... Ja mam większy problem zjechać się w 2 z Łukaszem. Tak? No. To jest jedyne, całą Warszawę musisz przejechać, a my jesteśmy jednak tutaj dość blisko. Jak ja nagrywam z Przemkiem nasze kawy, rozmówki, planszówki, to jest technicznie jest łatwe. Czasu brakuje, ale technicznie spotkać się blisko siebie, usiąść, to jest bardzo, bardzo łatwe. Także pod tym względem podziwiam. Fajnie, że jestem w 10. odcinku uokiego.pl/Valhalla. Gdybyście zapomnieli, tak, to jest. Tak. Polecamy. Tak, to ten odcinek będzie w okolicach pewnie Mikołajek, coś takiego, początek grudnia, także... Pewnie tak. To jak jest początek grudnia, to może nawet już opublikowałem jakieś tam wideo z mojego wyjazdu tutaj do innych recenzentów, może już jest jakiś gameplay z gry, może już coś więcej. To może tam, nie wiem, tak. Marcin z przyszłości albo Piotrek z przyszłości się tutaj wtrącą, albo... Tak, Bechalla ufundowana, jej! Oto to by było zaskoczenie, jakby na początku grudnia, zanim zaczęła się kampania, była ufundowana. To super, to oby tak było. Miejsce 30. Miejsce 30 BGG. Top BGG Brass. Kocham Brassa. Czekam na nową edycję, bo stara była brzydka i mało elegancka. Liczę, że nowa będzie po prostu i bardziej przejrzysta, jeżeli chodzi o planszę. I ładniejsza, dawająca jakiś tam, powiedzmy, klimat. Słuchaj, cię zmęczyło. Nie, bardzo mi się ta gra podobała. Oh. Czułem ogromną satysfakcję z rozgrywki. Ciężkie i wcale nie tak bardzo suche, bo to jednak gra ekonomiczna i tam wszystko to bardzo miało sens i powiązanie klimatyczne. Zagrałem tylko raz. Jedna z tych gier, które mam 10 partii. Jedna z tych gier, które sprzedałem. Nie widzę jakby miejsca u siebie w kolekcji, bo jednak za rzadko byśmy w to grali, ale jak ktoś tak powie, słuchaj, a może w Brassa byśmy zagrali? O, jeszcze jak z tymi nowymi grafikami. Z tymi nowymi grafikami to po prostu tam zaśminie cało. Prosto z tabu. Ja widziałem tą grę rozłożoną i się bardzo zniechęciłem, więc zobaczymy, czy ta nowa edycja mnie wizualnie przekona i spróbuję. Jest warto, to jest chyba najlepsza... Okej. Okay. To jest chyba najlepsza gra Martina Wallace'a. Tak mi się wydaje. Też. Według BGG chyba zresztą też. Zgadzam się. 29 miejsce to moim zdaniem jest taki Oscar, wręcz moim zdaniem król polskich planszówek. Nieskromnie powiem, przepraszam Łuki, bo projektujesz gry i głupio mi tak powiedzieć przy projektancie, ale Robinson Crusoe to jest taki chyba kamień milowy, wydaje mi się. Trochę polskich planszówek, projektowania to też jest gra, która... Na zachodzie się odnalazła. Tak, która pokazała, jakby Portal umieściła tak na stałe już na mapie tam planszówkowej. Ja wiem, że Neuroshima Hex, wielu Nie, to ma, jest ja wiem, Robinson. Ja to Robinson to był... Neuroshima to był jakiś taki tam latarnia, która gdzieś tam z daleka było widać, tak? A Robinson wszędzie, Robinson w Stanach. No, wszedł. Ja się bardzo cieszę na tą informację o tej aplikacji. Jestem zaintrygowany, że będzie dodany. Dodatek, tak, nowy. Super klimat dodatku z tym, z Eldorado zdaje się, tak? Więc Marsjanin będzie miał ciężko u mnie. Mi się bardzo Robinson podoba. Jest problem taki, że ta gra jakby w naszej grupie na pewno występuje ten lider, aspekt lidera, więc to zazwyczaj ja prowadzę grupę mniej lub bardziej i to sprawia, że trudno mi znaleźć ludzi do grania, ale na pewno bardzo fajnie jest pod kątem klimatu. Jeśli chodzi o mechanikę gry, takie rzeczy, które tak łapią mnie za serce, to wracające, jakby decyzje, czy idę z ryzykiem, czy nie, i później wracające wydarzenia do talii. To są chyba takie dwie najfajniejsze rzeczy w tym, co ja widzę osobiście. Aczkolwiek ta gra może, jakby jest bardzo ładna, bardzo fajna, klimatyczna, może zmęczyć ta taka walka od pierwszej sekundy, nie? Tak. Ja bym powiedział, że raczej może zmęczyć liczba zasad i szczegółów, które są do ogarnięcia. To też jest trochę prawda. Natomiast sama rozgrywka bardzo mi się podobała.
super powiązanie klimatyczne, naprawdę jak mało która gra tak bardzo wiernie oddała klimat w samej mechanice gry. To się naprawdę rzadko udaje. Ja powiem, że ta gra ma jeszcze fajny bardzo aspekt takiego opowiadania sobie gry po grze. Tak. Czyli zagraliśmy i jakby nawet... Potrafisz opowiedzieć historię, dokładnie, która się wydarzyła na planszy. I to jest to, co jakby gdzieś tam jest takim hasłem portalu, prawda? I ta gra, nie, teraz tak w pamięci ciężko mi sobie to prześledzić, ale mam wrażenie, że ta gra najmocniej oddaje to rzeczywiście gry, które opowiadają historię i rzeczywiście robi to mocno. Tak. A jak już coś ma zmęczyć w tej grze, to nawet nie tyle zasady, co instrukcja. No, już jest trzecia wersja, jest podobno już rewelacyjna. 28 miejsce, zdaje się, że chyba tylko Marcin grał. Ja tylko ja. Food Chain Magnate. Gra surowa w swoim wyglądzie, żeby nie powiedzieć po prostu brzydka. No nie, okej, okay, specyficzna. Bardzo dobre oddanie jakby takiego klimatu właśnie zarządzania firmą, budowania kampanii, robienia kampanii reklamowych. Jest bardzo czuć taką rywalizację bezpośrednio, tak? Ja idę, chcę sprzedawać hamburgery, to teraz ja do swoich hamburgerów będę wydał kole, więc większość tutaj z sąsiedztwa ludzi będzie do mnie przychodzić, więc teraz ja jeszcze będę dorzucał do tego te kawałki pizzy czy coś, albo się w ogóle przeswitchuję na coś innego. Fajne, ale no po prostu myślę, że warto zagrać. To jest taka gra, której się da nauczyć i zagrać i coś poczuć. Ale nie rzucałbym się chyba jednak za 350 zł, no, żeby na nią, żeby wydać. To zrobiłem, sprzedałem bez straty całe szczęście. Dla mnie pierwsza weryfikacja tej gry polegała na tym, zobaczyłem, że gra jest ciekawa, widziałem jak się recenzje, gameplay i tak dalej. Zobaczyłem cenę, zobaczyłem wygląd. Nie chcę nigdy w to zagrać, chyba że ktoś mi zaproponuje, to zagram, ale kupić na pewno nie kupię. Nie jestem takim frajerem. Ajajaj, i tych całych 5 słuchaczy właśnie nas opuściło, którzy grają w Food Chaina. Nie, no, jest okej. Okay. Dobra, myślę, że chyba... Suchy? Idźmy dalej. Dobrze, to Concordia, czyli gra taka troszkę niepozorna, bo niezbyt ciekawa okładka. Gra bardzo mi się podoba. Może nie aż tak jak ogółowi, ale widzę w tym właśnie bardzo takie eleganckie, szybkie euro. Chodzimy, jakieś tam budujemy budynki, z tego co pamiętam, posterunki, tak? Tak. Bardzo, bardzo sprytne, zgrabne takie. Bardzo dobra gra Maca Gertza bez rondla. Te karty tam jest naprawdę spoko. Dla mnie ta gra jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Podoba mi się to, że tu jest mnóstwo gry w ramach niesamowicie prostych zasad. Tak, bardzo proste. I to jest naprawdę bardzo fajne. Fajny jest przepływ akcji, to że mamy pewną rękę kart, kupujemy dodatkowe karty, więc jakby to jest troszeczkę deck building. Tak, troszeczkę, nie do końca. Ale nie do końca oczywiście. Ciekawe jest to, że każdy z nas ma kartę tego użycia akcji innego gracza. I to jest bardzo fajne, że jakby gra od początku mówi, ty nie grasz sam. Ścigamy się na planszy o pewne pola, ale też skupiamy się, okej, on ma mocną kartę, użyje ją. No i już w ogóle magia dla mnie to, że punktują bardzo różne rzeczy na końcu, w zależności od tego, w jaką strategię pójdę. A to jest proste, bo to jest przy okazji kupowania kart, ale nieoczywiste. Także jak ktoś nie grał w Concordię, bo brzydka, bo, a rozumiem, że tak może być, albo nie wiem, nie grał... Ona jest taka normalna, taka niczym się nie, nie wyróżnia. Tak? Plansza jest bardzo estetyczna. Rodzaj jest taka czytelna. Mnie odrzucało, zanim zagrałem w tę grę, rozmiar pudełka. No. To po prostu jest głupawy rozmiar pudełka i aż się nie chcę tego mieć. Aż się nie chcę tego mieć na półce, ale przebijcie się przez to wszystko. To jest wielkości... To jest płaski taki prostokąt. Taki tak, tak jak wysokie napięcie. To chyba jest nie wiem, czy nie większe. Może podobne. Ja nie grałem, ale muszę tutaj powiedzieć, że Concordia jest jedną z dwóch gier, która ma już kilka lat, a jej ranking na BGG cały czas rośnie, co jest niesamowite, bo to się bardzo rzadko zdarza. I ja bardzo żałuję, że jeszcze nie zagrałem. To jest gra, która to jest z tych gier, które myślę, że jeszcze będziemy o niej słyszeć ciągle, że ktoś tam będzie, że lubi i tak dalej. Ona nie zniknie tak szybko. Coś dziwne, bo jednak taki eurosucharek wydaje się, że jakich wiele, ale coś ma w sobie. No. 26 to jest Viticulture, w które nigdy nie grałem, ale ze względu na to, że to jest autor Saita, to jest interesujące. Chcesz pożyczyć? Nie chcę mi się czytać instrukcji, jakbyś mi pokazał. Nie, ale to jest bardzo... To jest bardzo prosta gra. To jest worker placement. Ja mam tą wersję, tą dużą, z dodatkiem Tascany, gdzie tam było chyba 13 dodatków. Jest teraz ta wersja Viticulture Essential Edition, która ma trochę z tego
Tuscany wziętych dodatków, ale jest też Tuscany Essential Edition, która ma inne dodatki. Ogólnie to może boleć głowa, jeżeli wejdziecie i wyszukacie Viticulture i zobaczycie pięć różnych wersji. Bardzo fajnie. Ja bardzo lubię. Ja mam Essential Edition. Podoba mi się połączenie tego zagrywania kart tych specjalnych z ręki. Tam to są bodajże specjaliści jakieś... jacyś, tak. Dokładnie. Goście, o. I ładna bardzo. Fajne jest to, że każdy rozbudowuje w taki ciekawy sposób tą swoją winnicę i też to, że mamy dwie fazy gry. I to też jest ciekawe, że musimy zdecydować, co w pierwszej fazie zrobię, co zrobię w drugiej. To jest tak, chyba to jest, co... Mogę wszystkich swoich robotników wykorzystać w fazie lata i w zimę nic nie robić. Ale jakby jak ją Concordia przeskoczy, to się nie zdziwię i się zgodzę. Ale a co ciekawe, właśnie w połączeniu z Tuscany, czy to Essential Edition, czy nie masz wszystkie pory roku, masz wiosnę, lato, jesień, zimę, czyli masz cztery różne już fazy i jest troszeczkę lepiej rozwiązana tam kolejność graczy wtedy, jest dużo więcej się dzieje. No ja na pewno nie lubię w grach, jak jest kilka edycji, trzeba dowiedzieć się za komisami, to jest problem. Która jest właściwa, to jest wkurzające. Także tu jest minus 5 do oceny. Miejsce 25. Nie gra, nie? Nie, next, nie dziękuję. Next. Miejsce 25, Eclipse. A to jest taka gra, która mi się wydaje, że zniknęła, tak? Było o niej głośno, tak. Wszyscy grali, tam nie wiem, Twilight Imperium Killer, tak. Twilight Imperium ma się dobrze, a Eclipse gdzieś zniknęło. Takie mam wrażenie. W przyszłym roku nowa edycja, więc wydaje mi się, że znowu będzie... Eclipse? Tak. Nowa edycja, odświeżone grafiki, które się nie podobały większości ludziom i troszkę odświeżone chyba zasady, także ja chętnie sprawdzę, jak będzie nowa edycja. Starą grałem, lubię, ale... Troszkę odnoszę wrażenie, przynajmniej ja grałem chyba z jakimiś dodatkami, że gra, która jest takim ekonomicznym eurosem o zarządzaniu, miała troszkę jakoś tak losowości w tych kafelkach odkrywanych przez Dokładnie nas. Dokładnie tak. I miałem sytuację naprawdę z dodatkiem grając, że ktoś dostał w jednej z pierwszych rund technologię, która leczyła mu statki i w pewnym momencie on się przejechał przez nas wszystkich, bo nie dało się praktycznie jego statków zabić w walce, bo się ciągle leczyły. Przez to, że odkrył kafelek z technologią. Także to ja na pewno z tym dodatkiem już nigdy nie zagram, to wiem. Ale gra jest ogólnie bardzo w porządku, rozbudowywanie statków to jest unikalne, że możesz samemu swój jakby statek zbudować. To jest. Pas, tak? Pas, okej. Okay. Nie grałeś. Ja grałem, podobała mi się przez X partii, ale potem bez większego problemu sprzedałem i nawet za nią nie tęsknię ani przez sekundę. Za Twilightem, który jest dłuższy i będzie o wiele mniejsza szansa, że go wyciągnę, to tęsknię bardziej zdecydowanie. Eclipse był zbyt eurogrowy. Jest fajny, jest warto sprawdzić, ale on to jest gra, która daje poczucie tego, że walczymy w kosmosie, a tak naprawdę to jest euro. I tak jak powiedziałeś, Piotrek, absolutnie się zgadzam. Sytuacja z losowymi kafelkami to nie jest rzadkość. Ciekawe. Dobrze. Orléans. Miejsce 24, nasz swojski Orléans. Gra, która mechanicznie mi się podoba bardzo, ale tematyka średniowiecza jakoś tak jedna ze 150 euro sucharów, to tematycznie tak ten. Budowanie worka, bierzemy robotników, wrzucamy ich do worka, wyciągamy, żeby wykonywali dla nas różne rzeczy. Bartek, co sądzisz? Orléans jest naprawdę absolutnie pierwszą grą w rankingu najbrzydszych gier, jakie grałem. Okładka moim zdaniem w ogóle jakby jest gdzieś... Rozumiem, że to jest taki ten styl średniowieczny, to ma taki być, ale to jest brzydkie po prostu. Okładka jest tak tragiczna, że... ktoś powiedział, że to jest jakiś oryginalny obraz. To jest rycina jakaś, średniowieczna. No właśnie, średniowieczna. Okay. Rysować nie umieli, proszę cię. Ja rozumiem, że to jest jakiś oryginał, ale czy musimy dawać to na okładkę, jeśli to jest tak brzydkie na dzisiejsze standardy? Jakimś cudem to sprzedali na świecie w dużej kopii, oceniających tak. I Orléans też jakimś cudem cały czas rośnie. Bo ciągle pompują w niego dodatki. On jeszcze nie jest dodatki. Chyba taki stary. A nie, jest równolatkiem Concordii. Ma 3 lata, a Concordia ma 4 lata. Tak. Więc Orléans będzie jeszcze długo w tym topie, bo widać, że cały czas rośnie. Mi się gra całkiem podoba. Uważam, że jest w porządku. Natomiast bardzo się rozczarowałem tym, że wszyscy trąbili, jaki to jest wspaniały backbuilding i pierwsza gra, w której rozbudowujemy swoją torbę swoich workerów. Tymczasem ta rozbudowa nie ma tam prawie żadnego znaczenia. To jest po prostu takie, no... To jest tak mało istotny element gry,
że ja nie wiem dlaczego określać... To jest bardziej worker placement niż... To jest worker placement, tak, tak powinno się te gry nazywać, a nie back building, czy pool building, czy jakby go to tam nazwali. No, to jednak takie określenie gry sugeruje, że to będzie gra o budowaniu tej swojej społeczności ludzi, tak? Tak jak w Roll for the Galaxy ewidentnie budujemy swoją pulę kostek. Tam to ma znaczenie, zdecydowanie. O. A tutaj jest to prawie nieistotne. Masz rację. Wyszła, słuchaj, Altiplano, chyba dobrze czytałem. Altiplano, tak. Wyszła, to jest tą taką lamą na oko. Tak, to jest ten sam autor, prawie ta sama mechanika, ale w tej grze faktycznie budujesz pulę, bo nie masz losowych z worka, tylko wykorzystujesz je i wrzucasz do koszyczka, które wrócą do torby dopiero jak wykorzystasz. Czyli wzięli rola, tak? I wtedy faktycznie masz budowanie gra, którą, talii, że tak to powiem. Ja powiem tak, gra, którą doceniam, a której nie lubię. Ja się zgadzam prawie ze wszystkim, co powiedział Bartek, i też ciekawe jest to, jak mówiłeś, pomyślałem rzeczywiście, że w partiach zazwyczaj ludzie mają w worku to, co akurat dała im akcja, którą chcieli wykonać, a nie to, co zaplanowali, że ważne jest, żeby mieć to w worku. Tak, zdecydowanie. Tak. Oczywiście tam trzeba jednego szarego kupić, ale a reszta to jest twoja strategia, czy idziesz w takie, czy w takie, a potem worek jest efektem tego i coś tam robisz, nie? Tak. Ale myślę, że warto sprawdzić, bo rzeczywiście dla wielu osób jest to ciekawe. Super gra, tak? Tak. 23 miejsce, klasyka, wysokie napięcie, wiele lat temu już w Polsce wydane. Jedna z pierwszych gier po polsku. Wiele lat temu gra z trzeciego miejsca na BGG. Tak, kiedyś. Ja lubię, aczkolwiek to jest... Ludzie mówią, że to jest bardzo ciężka gra, czego ja nie mogę dostrzec. Ja grałem w to z rodziną, z rodzicami normalnie i tłumaczenie licytacji budowania jest naprawdę bardzo proste, więc to jest gra, w której troszkę decyzji mamy, ale też można szybko kogoś... A ja wiem, na czym to polega. Gra jest ciężka, ale i... jej przystępność i to, że ja też zagrałem w to z rodzicami, w co większość tych ciężkich to jest taki Monopol Hill. Tak, wymianianie pieniędzy. Tak. Ale... Ja nie wiem o co, to nie jest Monopol, ale chodzi o to. Słuchajcie, ta gra jest liniowa i to sprawia, że jest tak przystępna, bo tak. To jest tak, mówisz rodzicom temu, z kim grasz, tak? Dobra, słuchajcie, teraz licytujemy. No i licytują. Dobra, słuchajcie, to teraz kupujemy domki. No to zostawiają domki. Tak, no, oni to nie wygrają, ale tak? Będą się dobrze bawić. Ale wszystko ogarniają, tak. Wiedzą co robić, tak? A nie siadasz takiego gracza do worker placementa i mówisz, no dobra, no to teraz wykonaj swoją akcję, możesz zrobić to i tłumaczysz 10 minut tą akcję, później to, tłumaczysz tą akcję 5 minut, możesz zrobić to i tak wiecie. I po 30 akcji ten zawodnik sobie myśli, ja już nie pamiętam. Przepraszam, muszę iść. Po piątej już nie pamiętam, co było pierwsze. Ale na tak czy na nie jesteś? Ja zdecydowanie bardziej na tak. Kiedyś to była gra, którą oceniałem 10/10. Natomiast teraz uważam, że jest świetna. Mi się podoba przeciętnie. Mam wrażenie, że to jest taka trochę zabawa w arytmetykę. Dużo liczenia. I taka właśnie... Znaczy jak już chcesz grać tak bardzo, znaczy... Dobrze chcesz grać, chcesz rywalizować, to tak, to wtedy trzeba dużo liczyć. I to czasami, gdy mówię, że gra jest matematyczna, to jest dla mnie zaleta gry, ale w tym wypadku to jest jej wada, aczkolwiek to jest opinia, którą trzymam w sercu od dawna i po prostu do gry nie wracam, więc może gdybym... Usłyszeliście to teraz, pierwszy raz tutaj. Wydało się. Tak, ja rzadko o tym mówię, bo po prostu nie widzę w tym, czułem właśnie niewiele decyzji, a potem jakieś tam dodawanie, więc stwierdziłem, okej, wolę co innego. Imperium atakuje Star Wars, 22 miejsce. Ja jako fanatyk Star Wars obok tej gry przychodzę tak... Obojętne to może za dużo powiedziane, ale zagram. Skirmish chyba mi się nawet bardziej niż kampania podoba. Nie grałem Skirmish, ale teraz będzie jeszcze miniaturkowy Star Wars. Jeżeli by zrobili faktycznie aplikację, żeby to było w pełni kooperacyjne, to wydaje mi się, że nawet mógłbym kupić tę grę, ale na chwilę obecną, jeżeli mamy mistrza gry, która gra Imperium, Trochę dziwię, że jest właśnie tak wysoko. Tego. Wydaje mi się, że to było tak, że był wielki hype na to, gra wyskoczyła mocno. I teraz ludzie po prostu nie zaktualizowali swoich ocen. No właśnie. Bo w międzyczasie pojawiły się lepsze gry ze Star Warsowe i lepsze gry dungeon crawlowe. Bartek po prostu wyszedł. Kolejny też. Bo wie, że następne gry nie grał. Dobrze, także Łukasz? Mi się Imperium atakuje podoba bardzo.
Bo możesz grać Łukiem. Tak, no klimat... Przepraszam, trzeci raz. Klimat, nie, klimat Star Warsów, zdecydowanie to jest dla mnie plus i to jest klimat, w który można się wczuć w taki inny sposób niż w innych Star Warsach. Będziemy mówili o Rebelii pewnie zaraz, ale, tutaj jest klimat taki jakby właśnie przygody w świecie Star Wars, która nie jest tej jakby głównej historii, ale to co mówisz o tej pełnej kooperacji przeciwko aplikacji, to też brzmi fajnie, bo mam lekkie wrażenie takiego jakby że nie ma tutaj do końca balansu między stronami. Mam takie wrażenie i to może troszeczkę zabijać, jakby ta gra jest bardziej taka klimatyczno-przygodowa niż wyważona. Tak. Ale bardzo, bardzo lubię. Miejsce 21. Babtek z tego co wiem nie grał w to i poprzednie i jeszcze następne zdaje się, więc te trzy pozycje bez niego. Max vs. Minions. Czyli taka gra wielka ze świata League of Legends. Jaka jest wasza opinia? Po pierwsze, no może tak, ja bardzo lubię programowanie ruchów i to jest główna część. Spotkałem się z zarzutem, tam są misje, tak, ta gra niby się rozwija, ale że wszystkie misje są podobne. Ja się z tym zgadzam, ale jeżeli robicie tak jak ja, czyli ta gra ląduje na stole tak raz na półtora, dwa miesiące, to dla mnie jest rewelka, jest to dla mnie 9 na 10. Wysoko. Łukasz? Bardzo fajna gra. Bardzo fajna gra, w którą mógłbym zagrać lub programowanie ruchów, ja jestem taki sceptyczny, a tutaj to programowanie ruchów fajnie działa, wydanie jest też bardzo fajne aczkolwiek jakby chyba największy problem mam z tym, że są takie wahnięcia, są sytuacje, w których mam wrażenie, że już nie mamy żadnej szansy, a są sytuacje, w których bardzo łatwo nam to idzie, po prostu przejeżdżamy się po wszystkim, bo akurat mamy dobrą sekwencję, przemyśleliśmy wszystko i zagrożenie, więc zagrożenie jest takie trochę, zależy od tego jak my dobrze gramy, to jest fajne, ale zarazem możemy się na tyle wyszkolić, że gra przestaje być wyzwaniem i zabawą, ale jest bardzo fajna, warto sprawdzić. Mnie troszkę hype zabił przy tej grze, oni tak zrobili taką kampanię, że jednego dnia wszyscy tam recenzenci zachodni wypuścili swoje recenzje i w większości to były takie zachwyty, że wszyscy zaczęli krzyczeć gra roku, niesamowita innowacja. Zgadzam się tak, instrukcja jedna z najlepszych jakie czytałem, naprawdę ja przeczytałem ją w ciągu kilku minut i byłem w stanie grać, to jest świetne. Wykonanie mega, stosunek ceny jakości super. Programowanie lubię, ale jakoś tak w porządku była dla mnie ta gra. Po prostu w porządku. Także możemy chyba dalej przejść. Miejsce 20. Posiadłość szaleństwa, ulubiona druga edycja. Gra Piotrka. Tak, na chwilę obecną jeszcze moja ulubiona gra planszowa. Gloomhaven się zbliża. Jak już mówimy o aplikacji. Tak, aplikacja, która zmieniła dla mnie tą grę z jakieś tam 6,5-7 na dyszkę po prostu. To jest gra, która pokazuje tajemnice, pokazuje klimat, pokazuje kooperację. Zaktualizujmy cenę. Czekam na każdy kolejny scenariusz z utęsknieniem. Łatwa w graniu, to jest moim zdaniem to jest świetny gateway taki. Ja bym usiadł w to z takim kimś zielonym, kto nie gra w ogóle w planszówki. Jeżeli czuję, że on może lubić jakieś tam rodzaje właśnie przygody czy coś, jedna z lepszych gier, jakie mogę wyciągnąć. Tak, zgadzam się z tym, że jest niski próg wejścia bardzo i też jakby Fantasy Flight się uczy na swoich własnych, może powiedzieć, błędach, ale na swoim jakby tam produktach i te instrukcje robią bardzo przystępne, przyjemne, więc ta gra też mi się bardzo, bardzo podoba. Ten aplikacja tutaj działa świetnie. Nie kojarzę gry, która jeszcze by tak fajnie aplikację wykorzystywała. Tutaj to jest pociągnięte na wszystkie strony, tak jak mówisz. Wydarzenia, odkrywanie pokoi, odkrywanie jakichś tam różnych sytuacji, poruszanie pionków. No. To wszystko bardzo fajnie gra z tą aplikacją, a i tak gramy w fizyczną grę i jest w niej klimat. To jest fajne. To nie jest. Miejsce 19. Arkham Horror gra karciana, czyli LCG. Babek kiwa, że nie chce na ten temat mówić, bo pewnie nie grał. Ja też nie grałem. Nie grałem. Mam na półce, stoi i czeka. Przyszło tego samego dnia co Gloomhaven. Nie zagrałeś? Jeszcze nie. Nie miałem czasu po prostu, ale to jest gra... Nie miałem w planach, ale ktoś tutaj... Pozdrawiam kolegę, który ode mnie kupował gry i jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać i... Że musisz to wziąć ode mnie. I nie, po prostu nie, namówił mnie. Nóżkę kupiłem, tak? Namówił mnie, że to jest coś... Ja grałem w tego we Władce Pierścieni kooperacyjnego i tak, no gdzieś coś tak poczułem, że to może być coś fajnego. Ja zagrałem chyba dwie partie, zdaje się, tylko miałem ten problem, że nawet pożyczyłem od kolegi, żeby sobie pograć, później nagrać recenzję i tak dalej, ale
Wróciłem do tego po miesiącu i zacząłem wetować instrukcje i tak tego jakoś za dużo dla mnie było i jakoś nie chciałem tego wracać, ale bardzo bym chciał zagrać, bo tam mam właśnie taką kampanię, przechodzenia, kolejnych właśnie jakichś tam przygód. Mówiłem, że ostatnie przygodówki z kampanią to jest coś, co mnie ciągnie. To są złote czasy planszówkowe dla osób, które lubią gry takie z klimatem przygodowym, tego coraz więcej jest moim zdaniem. Dobrze, myślę, że miejsce 18 możemy odpuścić, bo będziemy za chwilę rozmawiać o wersji nowszej, bo to jest Cywilizacja poprzez wieki. Tak. Tam druga edycja, czy ja, która? Ja grałem tylko w starą, ale ta gra również mnie zmęczyła. 5 na 10? To jest moja ocena. 6 na 10? Moja ocena, tutaj Marcin spojrzał na moją ocenę na BGG, ponieważ siedzimy z telefonami. Siedzimy z telefonami, ja nie mam ocen, ale jakbym miał ją ocenić, to bym ocenił tą starą edycję na pewno tak sobie. Może tak sobie z plusem, ale też dobrze, dojdziemy do nowej, będziesz miał szansę się odkupić. Jeszcze. Jakby ja usłyszałem o tej grze i gdy już była taka ustalona wersja między graczami w Polsce, że to jest najlepsza gra na świecie, zagrałem i nie była najlepsza gra na świecie, więc poszedłem dalej. Mnie zmęczyła, ale nie przebiłem się przez próg wejścia. Więc też możecie pominąć moją opinię. Mnie trochę zabiło, ale ja sprawdźcie aplikację. Tak, ja grałem przez internet ogólnie. Bardzo. Teraz ta nowa edycja, nowa aplikacja od Czech Games Edition jest rewelacyjna. No właśnie, ja chyba kupię nawet tą aplikację, żeby tą nową edycję sobie zagrać na spokojnie. Dobrze. Miejsce 17. Miejsce 17 niedługo zostanie powalone przez Valhalla, bo zdecydowanie Valhalla jest dla mnie lepszą grą niż Blood Rage i to nie jest żart. Ja po prostu mi Blood Rage nie przypadł do gustu. Blood Rage mam 6 na 10, Valhalla bym ocenił pewnie 7 na 10. O, proszę, czyli wyżej niż Blood Rage. No, jak teraz sobie pomyślałem o tym, bo ostatnio, krótka anegdotka o Valhalla, jak już tu weszliśmy, że rzeczywiście... Przerwa na reklamę. Przerwa na reklamę. Słowo od sponsora. Żegnam. Nie, wiecie co, właśnie ciekawe jest to, że jakby ludzie jedna z pierwszych rzeczy, jaką się zderzyłem, gdy zaczęliśmy ogłaszać Valhalla, to było... Już jest tyle gier o wikingach. To jest pierwsza gra o wikingach, jaką trafiliśmy w top 50. Jakbyśmy poszli dalej w dół, to by nie było zbyt wiele. Wikinger! A gdyby były, to byłyby Eurosuchary. Dokładnie tak. Czyli gry, które z wikingami nie mają zbyt wiele wspólnego. Ja bym znam wiele gier o wikingach i oprócz Valhalla, Blood Rage to jest jakby moim zdaniem pełnoprawna gra rzeczywiście o wikingach. I jest bardzo, bardzo fajna. Aczkolwiek jak uczę kogoś w to grać, to go zawsze ogram, bo... Znasz karty. Znam karty i ludzie pozwalają mi robić combo lock. Nie można pominąć takich hitów jak Wikingowie Wojownicy Północy na przykład. Słuchaj. To jest rebela. To były piękne czasy. To nie grałem. Bardzo ładna okładka jest Wikingowie Wojownicy Północy i tyle można powiedzieć. Ja Blood Rage bardzo lubię. Tak jak Łuki mówi, no, łatwo nauczyć, ale faktycznie doświadczony gracz wygra, ale to w większości takich bardziej też myślę, że jak się przyjrzy analitycznie Blood Rage'owi, to on jest dosyć mocno eurosucharowy. Jest. Tak, jest. Jest. I to myślę, że też zależy kto czego szuka, nie? Po prostu w grze. To może być jakiegoś plusem, może być minusem. Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że jak rozłożysz na czynniki pierwsze Blood Rage, to rzeczywiście mogą to jest euro tak? Gra, to nie jest, to nie ma losu wolności. Wydaje mi się, że tak samo na czynniki pierwsze można rozłożyć Valhalla, jak Blood Rage. Wiadomo, ale słuchajcie, że co masz na myśli, że jest eurowe, tak? W sensie, że jeśli... Jeśli dojdziesz po prostu do wyciągniesz całą mechanikę z tego, to gra będzie mechaniczna z ładnym dodatkiem, który się dobrze komponuje. Ale tak? Nie, mi nie chodzi o to, czy jest spójność mechaniki z klimatem, bo to ja uważam, że jest duża spójność mechaniki z klimatem. Tak, właśnie o to chodzi. Tylko to nie mam z tym problemu. Mi bardziej chodzi o to, że Blood Rage jest grą ładne figurki, jakby na duża plansza lejemy się, ale dużo z tych walk, gdy w nie wchodzimy, policzalna, jest ekonomiczna, bardzo policzalna. Taka, ja wiem, co ty masz w ręku, bo ty przed chwilą to zagrałeś, więc ja wiem, jaki ty dasz wynik. Mi tylko o to chodzi, że jakby te emocje w walkach tutaj jakby... Akcenty są inaczej bardzo rozłożone. Bardzo fajnie mi się w to gra, ale pierwszy zachwyt nad tą grą był wyższy niż teraz, jak do niej siadam. Jak teraz nie siadam, to ktoś się leje. Ja mówię, dobra, ja wiem, kto wygra. Chłopaki, przyspieszcie, ty zagrasz. Ty masz plus tam coś. Nie macie nic, nie ma co kombinować. Tak. Ale powiem wam jedną rzecz, jeżeli właśnie ktoś by mnie zapytał, jaką grę powinienem kupić, koledze lubi, nie wiem, ładne figurki, grę z jakąś walką, konfrontacją, pierwsza gra, którą polecam. A to jest prawda, bo to też jest, ona też jest prosta, dosyć przystępna. Tak,
bardzo i taka uniwersalna. Większości ludzi się podoba. Większości. Nie jest tak. Jakbyśmy tutaj siedzieli z wami, naprawdę z wami za... nie, naprawdę bym z chęcią zagrał, tylko to nie jest taka gra, którą ja bym... Ej, a kiedy zagramy w Blood Rage, tak? To zgadzam się, Valhalla mocniej ten efekt wywołuje. Ja powiem to samo. Ja, tak jak ja powiedziałem, że nie jestem... Że startowo nie jestem fanem Valhalla, to zdecydowanie chętnie zagram w Valhalla niż w Blood Rage'a. Teraz polubi Valhalla. Czekaj, jeszcze raz opowiem do kamery, ja teraz to muszę nagrać. Ja ci to wytnę i ci wyślę. Teraz widzowie, którzy... Dasz na pudełko, nie? Widzowie, którzy poprzedni odcinek... Dokładnie, dam na pudełko. Lukum Gates się wypowiedziało. Widzowie, którzy poprzedni odcinek oglądali, mówią, ale ta Valhalla słaba, a teraz słyszę wasze wypowiedzi, lepsze od Blood Rage'a. Co oni opowiadają w tych... No ale dlatego, że ja może tak nie mam takiego zachwytu nad Blood Rage'em. No ale dobra, jak już tak, jesteśmy ja też, takich bardzo... Ja też nie mam zachwytu nad Blood Rage'em, ale uważam, że jest okej. Jest okej. Uważam, że dla nas jest okej. Możliwe, że jakbym zagrał więcej... Ja grałem, słuchajcie, w Midgard, czyli w pierwszą edycję Blood Rage'a. I tam było przeciętnie, ewidentnie gra została poprawiona. I ten Midgard to jest gra, która obala argument wielu ludzi, którzy mówią, po co tyle figurek? Przecież ostatnio o tym rozmawiałeś i mnie przekonałeś nawet, tak, że to już nie będę już. Można by zamienić figurki na kostki i będzie dobrze. No właśnie nie będzie dobrze. Widać, że ludzie chcą kupić te figurki, no, skoro ta gra się dobrze sprzedała, a Midgard, który był trochę gorszy, ale to jest prawie, że ta sama gra w ogóle, prawie, że nikt o nim nie słyszał. Nawet jak już powstał Blood Rage, to i tak dalej nikt nie słyszał. Dalej ci ludzie, którzy zagrali w Blood Rage, nie mają pojęcia, co to Midgard. No dobrze, znowu się jak jesteśmy przy takich bardzo przystępnych grach, które łatwo nauczyć, to Mage Knight. Najgorsza gra do nauczenia, jaką znam. Tak. Słuchajcie, jak ja mówiłem wam o grach, że są ciężkie i mnie zmęczyły, to ta gra to ich pradziadkiem jest. Ta gra mnie przeczołgała po prostu. I nie mam zamiaru. Bo tu muszę zaktualizować ocenę właśnie. Tak. Dwa razy? Ja nie grałem, wiem, jakim cudem. Ja też mi się wydaje, że grałem w to dwa razy. Pięć mam. To jest nietypowe, jak na grę, którą powinienem był poddać po pierwszej rundzie i próbie stworzenia czegoś. Po prostu współczynnik ciężkości zrobienia ruchu do zabawy, jaka ta gra okazuje, jest po prostu potworny. Przejście jednego pola, pocisz się cały. Tak, pierwsza runda, mam 5 kart i ja 10 minut myślałem nad pierwszym ruchem. I w ogóle... I mi się to podobało! Nie, mi się to w ogóle nie podobało. Nigdy nie widziałem tak zniechęcającej do gry instrukcji. Ja nie mogę Czcionka 3 tam jest. Ja rozumiem, że ta gra ma fanów, to wszystko jest okej. Okay. Nie mam problemu, że ktoś lubi jakąś grę i nawet rozumiem, że ktoś lubi grę, których ja nie lubię, ale że jest duża rzesza graczy, która przebiła się przez te, takie są poprawki do ustawy. Ja wam powiem, nie, ale wiesz co, właśnie oni całkiem niezłą robotę zrobili, że potrafili tak skomplikowaną grę i jednak wrzucić taką instrukcję, którą się da w miarę na bieżąco czytać, tylko jest problem, że wyciągam, a teraz wychodzą zakony, więc teraz o zakonach masz dwie strony. Kata podpowiedzi wielka, no. Wiecie, ja uwielbiam Kwatila, naprawdę wiele jego gier, a tutaj po prostu ta gra mnie zniszczyła. Ja właśnie zobaczyłem na BGG, że grałem jednak tylko raz, a naprawdę miałem takie poczucie jakbym grał dwa razy, dlatego że po prostu taką traumę przeżyłem w trakcie tej jednej rozgrywki, że aż ciężko mi było uwierzyć, że to było tylko jeden raz. Ja podobnie grałem dwa razy, ale kojarzę, że to był taki tydzień z życia. Może ty też grasz tylko raz. Tak się w razie czego nie zapisuję i nie ma fakt, aktów, które by sprawdzały moje emocje i więc moje emocje związane z wspomnieniami są ważniejsze. Szacunek, że coś takiego on wymyślił. Ogromny szacunek, ale nie jestem w stanie w to. Ja grałem z 10 razy w Mage Knighta i w pewnym momencie jak grałem faktycznie co tydzień, to nawet te zasady w miarę ogarniałem. Poza tym, że wystarczy mieć 2 miesiące przerwy i... Ale faktycznie aktualizację oceny muszę dać, bo dawałem 9 na 10 i niedawno to uwielbiałem, ale teraz ja już nawet nie pamiętam, jak w to zagrać. No, właśnie, przestawiłem na 5. Jest jedna gra wyżej na BGG, która daje wszystko to samo, co Mage Knight, to nawet więcej. To za chwilę. Przejdziemy za chwilę. Numer 15. Wiecie, to ja obniżę z 6 na 5, skoro już o tym namówiłem. Jak gdybym dawał ocenę, to wciąż nie wiem, co bym dał, ale myślę, że mniej niż 5. To co daje jak Agricola? Gra legenda. Gra, która po prostu... 15 miejsce. Pierwsza gra Uwe Rosenberga, który po fasolkach zrobił coś tak wielkiego. Tak?
Nie, może być. Znaczy, ja mam ocenę, moja ocena Agricoli i też później ocena Kawerny, one są też związane po prostu raczej z czasem, w jaki ta gra trafiła do mojego życia. Agricola trafiła do mojego życia, gdy z wysokimi oczekiwaniami, ponieważ wszyscy opisywali to jako właśnie najlepszą grę na świecie. I bardzo nieprzyjemnie mi się przebijało przez instrukcje i też tak myślę, że trochę nie... Znaczy, i zmęczyło mnie to karmienie w tej grze, zmęczyło mnie to, że ostatecznie gra ci mówi, musisz mieć konia, musisz mieć owce, musisz mieć krowę, stawianie tych płotów jest fajne przez dwie partie. Rozumiem, że można jakby się ekscytować tym. Jeżeli ktoś lubi stawiać płoty, to uważam, że symulator stawiania płotów. Jeśli ktoś lubi stawiać płoty, to fajna jest dwuosobowa Agricola, bo ona robi to szybciej, a jak ktoś lubi ten typ worker placementu bez zbędnych tam okraszeń i głupot, no to Kawerna. To za ale, chwilę, tak, ale za chwilę, dosłownie za chwilę do tego przyjdziemy. No, fajna, no nie, jakby nie mam bardzo dużych zastrzeżeń. Nie, Agricola, no błagam, to było tak męczące. Naprawdę. A tutaj, słuchaj, męczące. Nie, bo ja wszystkie gry, o których powiedziałem, że jest, taką zrobimy, że jest ciężkie i suche, o wszystkich grach, które tak powiedziałem wcześniej, to w te gry zagrałem raz. No więc tutaj uwaga, w Agricole zagrałem chyba 3 razy i naprawdę przebiłem się przez próg wejścia, jestem tego pewien. Ogarnąłem ją do tego stopnia, że mogłem w nią już normalnie zagrać. I mimo tego uważam, że gra się nie nadaje kompletnie. Mm. Nie mam żadnej potrzeby grania w takie gry. 14 było part. Ciężko, było męcząco. A, to jesteś koło tego pewnie. Dziękuję bardzo. Miałem okres taki, że po prostu bardzo lubiłem. Potem przeszedłem do Le Havre, potem przeszedłem do kolejnych gier Uwe. Ja takie gry Uwe Rosenberga robiłem z tym, jak one mniej więcej wychodziły, bo on jakby doszlifowywał te swoje pomysły. Tak, tak to wygląda. Nie wiem, jak ta najnowsza wersja to dla gracza, ale raczej... No, a i też pełna zgoda z Łukaszem, który powiedział, że no, męczące jest żywienie ludzi. Tak. No, kurczę, co to za gra, w której... A, właśnie, to ta gra nie jest sucha, to ja tutaj muszę się wycofać. Nie, no, jest ta gra jest bardzo klimatyczna, jest tak klimatyczna, że ja się czuję, jakbym naprawdę pracował na roli. No dziękuję, ja w swoim wolnym czasie nie chcę takich rzeczy robić, tylko ja chcę usiąść i zrobić coś przyjemnego. Dlatego możesz na przykład... Na miejscu 14. A poczekaj, możesz? Jeszcze ja nie na temat Agricoli nie powiedziałem nic, tylko 3 sekundki. No taki miałem takie fajne przejście. Kurczę, no. Dobra, Agricola. Po prostu chodzi o to, że kolejne gry lubiłem chyba bardziej, ale zawsze mi brakowało tych kart w Agricoli, że możemy różnie tam się rozwinąć i tak dalej. Jest jedna gra wyżej na BGG, która lepiej moim zdaniem radzi sobie z zagrywaniem kart, technologii, rozwojem, także Agricoli już nie potrzebuje. 14. Myślę, o której mówisz. A zobacz. Dobrze. Puerto Rico. Puerto Rico. Numer 14. Puerto Rico. Jest okej. Okay. Mi się podoba bardzo Puerto Rico. To jest dla mnie gra z tej puli, które się właśnie zestarzały bardzo, bardzo dostojnie, ponieważ ta mechanika wyboru akcji ze wspólnej puli, gdzie wszyscy robimy, a ja mam premię, jest bardzo fajna. Ona się nie zestarzała. I to jest to, że jakby te... O, często mówimy o tych eurosucharach i mówimy o tym, że coś już je zastąpiło, no bo autor zabrał i zrobił to samo, tylko zrobił to lepiej. Tak. I tutaj oczywiście mamy karcianą wersję tego Puerto Rico. Troszkę Race to jakoś tam... No to tak, Race to jest jakby rozwinięciem karcianej wersji, ale w tej wersji planszowej nie kojarzę niczego, co by zrobiło to, nie, co nie Puerto Rico ma. Właśnie robi. Ciągle nie ma. No i to jest moim zdaniem, pod tym względem ja uważam, że to miejsce 14 to jest wysokie miejsce, więc ciężko jest oceniać, czy jest zasłużone. No ale jak ona stoi ramię w ramię z Agricolą, to jest dla mnie dziwne na pewno. Na pewno jakby większa różnica powinna być między tymi grami, bo po Agricoli było już X gier, które zrobiły prawie to samo lepsze, zabiły Agricolę w pewnym sensie, a Puerto Rico nie czuję. Bo nikt nie robi tak jak my, że teraz przeglądamy i aktualizujemy swoje oceny. Mi się bardzo podobało. Ten odcinek to jest inwentaryzacja. Inwentaryzacja, okej. Okay. Mi się bardzo podobało Puerto Rico, kiedy w nie grałem. Teraz bym zagrał z przyjemnością, natomiast ciężko mi coś powiedzieć, ponieważ od 10 lat nie odświeżyłem swojej znajomości z tą grą. Nie, ja wolę jakieś tam El Grande czy coś, ale to tylko typ gry. Jakby widzę tą elegancję i widzę, że po prostu bardzo, bardzo dobrze jest tak zaprojektowana. War of the Ring, miejsce 13, tylko second edition. Ja grałem w pierwszą. Ja nie grałem w żadną edition. Ja w żadną nie grałem. Zagrałem raz. Strasznie mnie zmęczyła ta gra. Nie czułem tam tego klimatu jakoś aż tak bardzo. Więc, ale no,
No właśnie, to jest trochę tak, jak ja mam z inną grą, która będzie wyżej tak. I z numerem 5 na BGG, że tam, o, to jest taki Lord of the Rings w pudełku. Nie czułem tego, przykro. Każdy mi tak mówi, jesteś klimaciarzem, musisz zagrać Wojnę o Pierścień. Ja mówię, no mógłbym ją kupić, mógłbym nawet się przebić przez instrukcję i zagrać, ale po prostu pewnie nie będę miał czasu, bo to jest jednak dłuższa gra. Ale tylko zblazowani jesteśmy. Nie, o to chodzi, ale to jest tylko dwuosobowa gra, tak, nie? Tak. I dłuższa, a my po prostu bardzo rzadko niestety siadamy na dłużej do dwuosobówek, także no dobrze. Niestety. To lepsza wersja Agricoli, czyli... Kawerna, której Bartek nie zna, więc nie będzie oceniał, a ja uważam, że jest lepsza ta Agricoli, bo faktycznie jeżeli ktoś właśnie na tym, nie że... lubi dwa aspekty Agricoli, których nie lubię. Karmienie i to, że gra mnie zmusza do tego, żebym zrobił wszystko. Tak. Tutaj mogę się wyspecjalizować, mogę iść tylko w rubiny, tak, mogę iść tylko w uprawę, mogę robić tylko zwierzęta i wygrać. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę ciężko mi jest to ogarnąć moim umysłem, ale domyślam się, że to jest spora grupa osób, ale nie mogę ogarnąć, skąd się biorą ludzie, którzy zdecydowanie wolą Agricola od Kawerny, ponieważ no, nie mogę tego zrozumieć. Bo to jest ten autor... bardzo podobne gry, nie? Ten autor wziął ten pomysł, wyrzucił to stawianie tych płotków, które jest tam tylko i wyłącznie dodaje ci stresu, czy dobrze ustawiłem jeden głupi płotek i czy te osy się zmieszczą, a wstawił w to miejsce w o wiele fajniejsze decyzje. I... Tak, na przykład w rodzinnej nie masz tych płotków. Budowanie jaskiń jest super, moim zdaniem, że przykrywasz kafelkiem, masz więcej miejsca na nowe pomieszczenia, to jest bardzo obok fajne. W ogóle mnóstwo kafli, więc to jak rozbudujemy tą naszą, jakby to nasze tam jaskinie slash farmę w tej kawerni, nie jest naprawdę bardzo, bardzo różnorodne. Tak. Więc to nie jest tak, że zagram i już wiem, o co tu chodzi. No, nie wiem. Bardzo, bardzo, bardzo dobra gra Worker Placement. Mm-hmm. Przechodzimy dalej. Miejsce 11. Great Western Trail. Ja uwielbiam. Następna. Marcin, nie. Nie, ja jestem okej. Wiesz co? Nie ma chyba tam tak bardzo dużo regrywalności, jak odnoszę wrażenie. Tam możemy różne budynki mieć w różny sposób, ale zawsze jednak mapa w podobny sposób wygląda. Chodzimy, budujemy budynki, sprzedajemy bydło. Takie ciężkie euro, jakie ja raz na jakiś czas lubię przysiąść. To jest ciekawe, co powiedziałeś. Ja teraz zaczynam wątpić w moją ocenę, bo bardzo, bardzo mi się podoba ta gra, ale to, co powiedziałeś o regrywalności, potrafię sobie wyobrazić, że rzeczywiście nie ma tutaj jej bardzo dużo, ale to jest gra, jakby mam taką krótką listę gier, w które chcę w najbliższym czasie spróbować zagrać w ramach grania w gry, które lubię i to jest jedna z tych gier, czyli to jest gra, którą lubię i dodatkowo jeszcze trochę mi się marzy, żeby z powrotem w nią zagrać. No to nie jest tak, że każda gra musi mieć za każdym razem, nie wiem, inne strategie i tak dalej, bo też to tak trochę jak w Puerto Rico, masz po prostu próbujesz to ciągle jakby wygładzać, udoskonalać swoje podejście, tak? Zgadzam się, no Great Western Trail ma bardzo dziwną okładkę. To nie jest brzydkie, może to nie wiem, czy to jest dobre słowo. Mi się podoba. Tak? Bo to jest, nie rozumiem, o co chodziło. To jest dziwny zabieg, bo otwieramy grę i ona jest kolorowa, ładna, ładne krowy na tych kartach są. A na okładce to wygląda, jak gdyby była gra o trzech facetach, którzy wiozą gdzieś węgiel. Tak, i albo są na plakacie Wanted Dead or Alive. Ja naprawdę widziałem tę grę i mówię, o matko, znów węgiel. I chciało mi się w to grać. Magnum Sal. I tam solu wydobywasz. Ale Magnum Sal jest bardzo fajna okładka. Za ciemna trochę. No ale to tam jest szczegół, chodzi o to, no, to w stosunku do tego. Do tego to nie. I zresztą Great Western Trail o tyle przetrwało, że ktoś to otworzył i zagrał i powiedział, to jest super i po którejś tam osobie ja stwierdziłem, no dobra, spróbujmy w to zagrać. Bo tego... I otwierasz i nagle jest feria kolorów, nie? No, tak. Także i fajnie jest zrobione w środku tam ikonografia. Ta gra jest taka nudna. Nie, gra jest bardzo fajna. Słuchajcie. 10. miejsce to są Zamki Burgundii, czyli gra, którą ja nazywałem najbardziej przereklamowaną grą. I dlaczego to musiało wydać Ravensburger Alea? Oni tych brzydkie gry wydają! Właśnie o to chodzi, że jednak te to wykonanie... To jest do ciebie przereklamowana najbardziej gra w historii? Tak, przez chwilę miałem, bo... Ale właśnie to jest ciekawe, bo dla mnie to jest taka 7 na 10, czyli bardzo dobra gra, bardzo chętnie zagram, ale... Ludzie mówią, że to jest 12 na 10. Tak, ale ludzie 12, inne gry euro leżą, to jest najlepsza gra wszechświata i właśnie to mój problem był. Zawsze za dużo znam osób osobiście, które mówią, że to jest numer 1 ich w ogóle, wszystkie gry leżą. A to jest, ja nie znam nikogo, kto by mówił, że to jest numer 1, ale ostatnio na przykład kolega Przemek się w niej zakochał trochę i chętnie do niej wraca. No ona nie jest najlepsza gra euro ever, to znaczy, że ktoś nie grał w inne gry, no bo tutaj jest pozdrawiamy Kubę Polkowskiego. Czy Kuba Polkowski mówi, że to jest najlepsza gra na świecie. Tak. Nie, to mówi najlepsza na świecie. Gra, tak. No ale to tam, no... Albo Tadajana chyba.
Nie, no to w ogóle wiesz. No. Ale czy bardzo, bardzo fajne. Świetny dice placement. Naprawdę świetny dice placement. Zainspirowany zamkami Burgundii, kiedyś sam projektowałem swojego dice placementa, który mi bardzo wyszedł, ale nie miałem siły go pociągnąć do końca, więc leży i się kurzy. Okej. Okay. Matek? Bartek. Przepraszam za off-top. Czy Trajan to nie był kiedyś w top 10? Był. I chyba to już w top 10. Nie, może nie. Nie, w top 10 nie był chyba. Dobra, w top 20. Może coś pomyliłem. Dobra, nieważne. Wracamy do zamków Burgundii. Ja zagrałem raz, jest okej. Okay. Nie powiem, że ciężko jest. Sucha i mnie nie zmęczyła. Znaczy, sucha jest. Sucha jest, tak. Sucha jest, ale jak wiór. Jak wiór. No. A już okay. W ogóle weszliśmy do top 10, tak? Ja mam troszkę żal do tej firmy, że robią nową edycję gry, która jest top 10 PGG. Cienkie nie zmienić grafiki, nie zmienić wykonania, trochę w moim zdaniem wstyd. Wypraska, która nigdy nie pasuje do gry. W żadnej grze Ravensburger Alea nie widziałem wypraski, która by pasowała do gry. Nie wiem, kto to wymyślił. No to może zróbmy tą dziurkę taką... Może coś tu się zmieści. Nie, no dwa musisz, to jest bardzo proste, zamki Burgundii idealnie pasują. Musisz mieć w jednej przegródce dwa kolory i wtedy wszystko pasuje. Po pudełka puste. Dobrze. Miejsce dziewiąte. Bartek, miejsce dziewiąte, twoja ulubiona gra. Siedem cudów świata pojedynek. Moja ulubiona gra to nie jest, nie. Ale uważam, że jest bardzo przyzwoita. Ale... Troszkę się łapię za głowę, jak widzę, że doszła do top 10 BGG. Nie wiem, jakim siódmym cudem to się stało. Panu! Suchar! Napisz się może. Sucho się zrobiło. Nie? No i tyle. Natomiast sama gra mi się całkiem podobała. Jest okej. Okay. Mi się podoba jakby rozwinięcie tego, znaczy to, że zastąpiono nazwy tymi ikonami i to faktycznie działa. Jakby ktoś to wziął i wrzucił do siedmiu cudów świata jako tam second edition, byłoby super. No ale za późno, nie? Za dużo dodatków wyszło z tym. Dla mnie właśnie ta gra, tak jak mówiłem, że Valhalla to ma taką negatywną interakcję, ale że ciebie to nie boli, bo gdzieś tam się masz zawsze odbić. Tak samo tutaj. Tutaj trochę boli, bo to faktycznie jest pojedyne, kurde. Idę tym znacznikiem militariów, to tracisz hajs, więc nie mogę wykonać już akcji, nie mogę budować, nie? To tracisz tutaj to i tak zwiększam ci koszt budynków. To jest takie... To musisz faktycznie odpuścić te militaria i nie patrzeć, że o... To przegrasz. O, zaraz on będzie mnie bić, tak? No to przegrasz, jak wiesz, odpuścić. To taka gra, nie? Ja mam wrażenie, że 7 cudów świata pojedynek jest... Na początku, gdy gramy, ale to też myślę, że nie wszyscy mają takie odczucia, ale na początku, gdy ktoś gra, to ma wrażenie, że jest bardzo dobra, świetna wręcz, aż dojdzie do momentu, w którym stwierdzi ty. To bardzo często jest sytuacja taka bez wyjścia, że ja muszę odkryć to, ty musisz odkryć to, ja muszę wziąć to, ja muszę wziąć to i ty zaraz będziesz miał tam wygrać zielonymi. Tak. I ja już nic z tym nie zrobię. Niezależnie od tego, co się nie odkryje, ty za kilka rund wygrasz zielonymi. Czasami taka sytuacja dochodzi i wydaje mi się, że ta gra jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, świetna wręcz, jak się zagra z dodatkiem, który pozwala przepauzowywać czasami tam, nie wiem czy graliście z dodatkiem. Nie. Dodatek pozwala jakby spauzować ruch, czyli nie dobrać karty i zamiast tego kupić tam jakiegoś boga z tego panteonu czy coś takiego. No i jest jakby po pierwsze dodatkowa warstwa, czyli gra już nie jest aż taka prosta. No i jeszcze dodatkowo też dochodzi ten aspekt, kiedy zrobić pauzę w ruchu, żebyś ty musiał teraz odkryć, a nie żebym ja musiał odkryć. Ale bardzo dwuosobowo super. Dobrze. To teraz wszyscy będziemy piać z zachwytu, poza Bartkiem, który chyba nie grał. Nie grałeś. Nie grałem. Dobrze, może słuchajcie, robimy przerwę 8. w podcaście, taką dwumiesięczną i zamiast się co miesiąc spotykać na 3 godziny nagrywania, to może się spotkajmy i na przykład zagrajmy w Sajta, zagrajmy w co tam, o czym jeszcze mówiliśmy. O czym marzymy jeszcze. O czymś mówiliśmy, tak, żeby razem, no nawet w Blood Rage'a zagrajmy, tak? Dobra. Słuchajcie, 10 odcinków starczy, nie? Ja nawet zagram w nową wersję cywilizacji. Nie mam ochoty was uczyć. Dobra, Sajt, super gra, naprawdę super gra. Boli niektórych ludzi, że mamy mechy, ale nie klepiemy się tymi mechami bez sensu. To jest gra ekonomiczna z dodatkiem militariów, gdzie tam możemy zdobyć pewne punkty na walkach, ale głównie optymalizujemy tak, żeby mieć jak najwięcej gotówki, jak najwięcej zasobów, żeby budować nowe rzeczy, żeby jak najszybciej to wszystko zrobić. No i dodatkowo mała konfrontacja, blokowanie się na planszy. Piękna ilustracja, fajna rozgrywka, naprawdę polecam. No, bardzo mi się podoba gra. To jest gra, która jest nietypowa, bo mamy właśnie ładne mechy, ładne figurki, ładną planszę, a największa zabawa dla mnie jest na moich dwóch planszach. Tak. I tam jest moja największa zabawa. Oczywiście to nie jest gra, gdzie gram z nikim, prawda? Walczymy o te surowce, czasami warto z komuś coś zniszczyć i podebrać i tak dalej. I też myślę, że gra ona jest o tyle ciekawa, że może być w niej
tyle klimatu, na ile my sobie trochę jakby chcemy tak włożyć. Tak, bo można wziąć tą kartę w wydarzenie i powiedzieć, ok, to ja wybieram, że dostaję tam dwa żywności. Tak, albo można się przyjrzeć, tak? I dopisać do tego pewną historię. Tak, słuchajcie, jestem w górach. Tak, ale my zazwyczaj gramy tak raczej sucho w tą grę, ale nawet jak nowe osoby to poznają i ja im żadnego nie zrobię, żadnego wprowadzenia, to i tak jakby gra ekonomiczna z tak ładnym wydaniem i z takim ciekawym klimatem sprawia, że nie masz poczucia, że grasz w grę, wiecie co, tak. Nie masz poczucia, że grasz w grę ekonomiczną, nie ma tego zmęczenia, tylko jest, ale fajnie się tu rzeczy dzieją. Tak, a potem nagle ktoś skończyła się gra, bo ktoś wygrał. Jakby ta gra ma tylko o rolnictwie, to większość ludzi mówi, nie, słuchaj, nie chcę, ale to jest, wiecie, mechy, no to już wszyscy, a byli teraz owce. Zagrajmy, ja tak mówiłem, że ja nie zagram w 7 osób, trzeba jakoś zrobić, żeby zagrać. Bez przesady. Zagrałbym. Nie, 3-4 graczy sajdzie. Dobra, 7 miejsce, Terra Mystica. Jak już jesteśmy przy suchych grach. Wolę Terę niż Prey Gaia ostatecznie. Jednak Terra to jest taka normalnie elegancka. Tycjan właśnie padł na zawał. Ja wiem. Przepraszam, Tycjan, sorry. Uwielbiam Terę, no. Nawet bardziej mi się podoba niż Side. To są gry, które nieco jakby w pewnych aspektach są podobne. Terra ma mniej interakcji, a w zasadzie zero interakcji na planszy, poza tym, że blokujemy pewne pola, ale widać, że Stegmaier robiąc Side'a troszkę się tam sugerował tym tak. Zajmowaniem tych pól na heksach. Bardzo lubię. Duża regrywalność przez te rasy. Kolejna gra, w którą pewnie trzeba by było z Bartkiem zagrać, nie? No ja już powiem wam, że w top 10 to chyba tylko 5 gier zagrałem. Taki ze mnie marny geek. Bo jednak 10. Najlepsze gry w ścisłym topie to nie są gry, które mi się spodobają. Nie, top 100 BGG to tak około 80 mam rozegrane. Teraz, panowie? Terra Mystica bardzo fajna, ale też jakby dla mnie miała troszeczkę zbyt wysoki ten element zmęczenia, jeśli chodzi o ekonomiczność. Dosyć ciężka. Miałem takie poczucie, że jest zbyt ciężka, żeby mi się w to przyjemnie grało, więc musiałbym się bardziej wkręcić. A fajny mechanizm na naszych planszach, tak naprawdę trochę, bo było to, co najbardziej mi tam się podobało. Marcin, coś chcesz dodać? Nie. Zmęczyłem się samym myśleniem o Terze, ale... W numer 6 grałeś. Też jest Terra. I to jest zabójca Agricoli, o którym mówiłem dla mnie, czyli właśnie zagrywanie kart, które gdzieś tam wykorzystujemy później. Każdy ma inne technologie w Terraformacji Marsa, bo nie powiedziałem tytułu. To jest budowanie silniczka na swoich kartach. Jednocześnie dla mnie to właśnie zastępuje mi Agricola jakiego takiego Eurosa ekonomicznego z kartami i jednocześnie troszkę pod rejsami podchodzi, czyli też ciągły wybór. To już mi prędzej. Którą kartę zagram, którą muszę odpuścić, na którą mnie nie stać, tego typu rzeczy. Słuchajcie, no bardzo klimatyczna gra, kiedy zamienimy temat pracy na roli, który naprawdę jest męczący w temat budowy kolonizacji Marsa i jego terraformowania, no to naprawdę zaczyna się robić ciekawie i naprawdę widać, że z tych... Brakuje mi tu karmienia. Nie ma karmienia, tak, o to chodzi. Można zająć się naprawdę tym, co jest przyjemne, a nie męczeniem swoich ludzi, żeby tylko dali radę przeżyć. Świetna gra, terraformacja, bardzo klimatyczna. Jestem zdecydowanym zwolennikiem takich rozwiązań. Mi się bardzo podoba gra. Myślę, że ona... Znaczy, dla mnie właśnie ona jest o tyle ciekawa, że daje taką... Czy ona wydłuży? To jest taki rejs wydłużony, no ale właśnie. Bez tego przewijania kart. I teraz to, że on jest wydłużony, to jest fajne, bo to znaczy, że budujemy dłuższą strategię, a nie takie szybkie pach, pach, pach. Ale bez przewijania kart to jest, bym powiedział, już wada. Bardziej losowy. Ponieważ jesteśmy dosyć mocno ograniczeni tym, co dobierzemy w terraformacji Marsa. Mam takie wrażenie. Bardzo mi się podoba. Ona też jest na tej liście tych gier obok Great Western Trail do pogrania w najbliższym czasie, ale zdecydowanie tak, grać z draftem to na 100%. Ale to jest w ogóle, to ja mam trochę problem z terraformacją, bo doceniam, fajna, podoba mi się właśnie to, że jest ten to a la race i tak dalej, ale ja nie grałem w nią ponad pewnie 7 miesięcy. I jak przychodzi co do czego, to tak myślę, okej, no możemy dzisiaj zagrać w coś długiego i potem w rejsa, no dobrze, to co długiego, no dobrze, no na przykład to albo terraformacja. I to mam problem, że terraformacja mi wpada w ten właśnie kubełek gier na dwie albo i trochę więcej godzin. To jest trochę za długo. To jest
trochę za długo, a żeby ona była krótsza, to trzeba grać z mniejszą liczbą kart i bez na przykład draftu. A co ciekawe, na dwie osoby wcale nie jest szybsza. To jest to jest fajne, bo na wszystkie liczby graczy jest tak samo, bo jakby tutaj jest ten współczynnik terraformacji jest wyznacznikiem końca gry. Bez draftu to jednak tak sobie. Znaczy nie, jeszcze można bez draftu, no ale okej, okay, no jest... Mam problem trochę właśnie. Ja lubię walczyć z losem, czyli dostaję właśnie karty, które są nawet kiepskie, ale coś próbuję z tego zawsze tam. No ale jak już mam grać te dwie godziny z hakiem. To... Chciałbym sprawiedliwie. To ja chcę przegrać, kiedy naprawdę czuję, że zrobiłem złe decyzje, a nie kiedy. No, zdobrałem jak już jesteśmy przy złych decyzjach, złą decyzją było to, żeby usiąść do kolejnej gry numeru 5. Podobno najlepszej, tak jak War of the Ring jest. Władco Pierścieni w pudełku, to Star Wars Rebelia jest Star Warsami w pudełku. Ważne, bo to kolega opaktał dziesiątkę. Nie podobało mi się. Ale co, nie zgadzasz się z tym, że to jest ta stara trylogia w pudełku? Nie. Ciężko dyskutować sobie, jak on tak sądzi. No. Nie, wysyłam liderów, oni coś robią. No, może ja po prostu jestem za małym geekiem, że ja tam sobie nie dopowiadałem tego całego flafu. A wiesz co, właśnie ciekawe jest to, bo u mnie Rebelia się spodobała. Grałem z geekiem, nie z nie geekiem Star Warsowym. No nie? Ja sam myślę, że raczej jestem Star Warsowym geekiem, chociaż też nie jakimś tam wielkim. Ale mi w tej grze bardziej od tego flafu się od tej legendy podobała mi się jakby sama rozgrywka, to co ona tam dawała. Gdyby wyrzucić bitwy... To byłaby dla mnie super fajna rozgrywka. Dlaczego wyrzucić bitwy? No, mi się nie podobały, były za długie, były przekomplikowane. No, ale tak wiesz, że tak, ale gramy we dwóch, to nadaje... Nie, ja rozumiem, tam bitwy muszą być, tak? Same wysyłanie figuraczek to by było za mało. To buduje jakby spektrum tej sagi, to znaczy jakby ta bitwa jest tym takim uchronowaniem, tam ruchy i nagle tak duża bitwa i wiesz, wszyscy... Jakby minął, wiesz co, chyba bym wolał po prostu rzucić kośćmi. Czy właśnie to jest problem, że jedna osoba podeszła jak do Blood Rage'a, czyli zagrywajmy szybko karty policzalne, odkrywajmy koniec, nie? To szybko, elegancko i ten, a z drugiej strony faktycznie musimy tą epickość jakoś tak kwintować, więc no, ktoś by mógł powiedzieć, że za długa gra. Zróbmy przekomplikowaną walkę. Tak? Ale czy wygrałeś kiedyś, niszcząc X-Wingiem Gwiazdy Śmierci? Nie, grałem raz. No właśnie. Nie obrażam, ale tylko dokończę. Zacząłem jakąś myśl chwilę temu. Tak. I geek, i nie geek, bardzo się jej podobała ta gra jako gra. I nawet powiedział, że nie geek Star Warsowy się wciągnął w Star Warsy przez tą grę trochę. Więc nie, no ale to nie musi się wszystkim na pewno podobać. A dla mnie problemem jest długość. I to nie chodzi właśnie... A dla mnie długość tej gry jest właśnie adekwatna. Ona jest właśnie, daje tą skalę, daje te możliwości. Ja się w ogóle nie nudzę w żadnej minucie. Tak. Ale problemem jest to, że po prostu u nas bardzo rzadko na stole niestety przez to ląduje. Bo tylko dwie osoby. Nie, ja cztery osoby grają, kiepsko jest tak. Dla mnie. Nie, no to jest takie, wiesz... Uwielbiam i to jest jedyna gra w mojej kolekcji, którą gram bardzo rzadko, ale nie sprzedam. Bo wiem, że to będzie dla mnie święto, jak wyciągnę na stół. O właśnie, no ja zastanawiam się nad Star Wars Rebellion na święta. W sensie, żeby sobie zabrać na święta gdzieś tam, nie, na wyjazd świąteczny i z kimś usiąść, no, usiąść z bratem czy coś takiego. To tak, to może to jest... No to na pewno ja tak. Nie grałem, ale to co Marcin tutaj mówi brzmi podejrzanie. Ty chyba nie grał. Ja bardzo bym chciał zagrać. Jestem Star Warsowym geekiem jak najbardziej i naprawdę... To jest trylogia stara na planszy, czego by Marcin nie powiedział. Jedyne, co ja mogę powiedzieć, co mogę przyjąć jako zarzut tej gry, to, że czasami jest rzeczywiście tak, że jesteśmy wepchnięci, jakby, że te decyzje są tylko pozorne. I to nie jest jakby cała gra, to nie jest jakby całe spektrum gry, że decyzje są pozorne, ale są sytuacje, w których rzeczywiście jakby jesteśmy trochę wypchnięci, że musimy raczej coś zrobić. Mhm. No nie? Ale to, jak mówię, w zależności od tego, co przeciwnik robi i tak dalej, i tak dalej. To też moim zdaniem wpisuje się w to, że chcemy tę trylogię jakoś tam przeżyć. No ale... Kolejna gra dwuosobowa i kolejna długa gra. Z kostkami. Którą bardzo lubi Bartek. Zimna wojna, mnie to już sama okładka odstraszała przez wiele, wiele lat. Zagrałem, tylko że niestety zagrałem w jakąś starszą edycję, że miałem planszę z jakiegoś papieru. O, to jedna z pierwszych, to słuchaj. Przebijałem się. Ja sobie zrobiłem sam. Przebijałem się przez instrukcję, mnie to niesamowicie zmęczyło. Reguła. A sama rozgrywka okazała się tak, tak jak Bartek mówił ostatnio, że troszkę dużo zasad jak na rzuty kostką, tak odnoszę wrażenie. Że coś robimy, kombinujemy i rzucamy. Te rzuty kostki są czyli gra ci się nie podoba. Nie, tak? Niezbyt. Za długa,
i klimat kompletnie nie mój, i wygląd kompletnie nie dla mnie. Bo ty jesteś urodzony w 91. No dokładnie. I wydało się, że nie znam komunizmu, zimnej wojny. Ja się z Piotrkiem zdecydowanie nie zgadzam. Ta gra kocham grę. Ta gra jest zdecydowanie gorsza niż on wam tutaj o to opisał. Właśnie już się zdziwiłem. To jest po prostu niewiarygodne, jak do tak ciężkiej gry można dodać te rzuty kostką, o których opowiadałem. Ten rzut kostką, kiedy ja rzucam i liczę na to, że na tych moich kostkach będzie ten sukces, a nie porażka. I nieważne, tutaj teraz wiadomo, fani będą przekonywać, że to wszystko można manipulować i tak dalej, że tam robić to tak, żeby ten los zminimalizować, ale jakbym nie zminimalizował, czy miałbym tak, że miałbym 5 na 6 sukcesów na kości, a tą jedną porażkę, to i tak powiedzmy ta porażka, jak mi wypadnie raz na 6, co jest taką wartością oczekiwaną, to i tak będzie w tym momencie to tak wkurzające, że ja po prostu nienawidzę takich rozwiązań, szczególnie w tak długich grach. Widać, większość ludzi się z tobą nie zgadza, tak jak ze mną w przypadku Rebelii. Troszkę tak jest. Ale wiesz, może ja myślę, że to jest też inna sytuacja niż jeśli chodzi o ludzi i rebelię, bo dla mnie też rebelia jest, tak jakbym miał spojrzeć na to uczciwie, jest za wysoko jak na tą skalę, ponieważ to jest specyficzna gra i ona jest tak wysoko po prostu, ponieważ ludzie, którzy nie są zainteresowani tematem, raczej nie zagrają, więc są oceny od ludzi zainteresowanych tematem. Zimna wojna tak samo, nie? Historyczna gra. No ale właśnie. Ale zimna wojna, uważam, że nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ona tu jest. 30 nie mam pojęcia. 30 000 osób głosujących, to nie jest mało. Ale to są mało. Takie głosy prehistoryczne, mam wrażenie. Ja nie wiem, przy ogromie tych gier, no, omówiliśmy dzisiaj naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrych gier. Naprawdę nie wiem, jakie pieniądze bym musiał dostać, żeby usiąść do zimnej wojny. No, naprawdę nie mam pojęcia. Ja mam. 3 razy tę grę kupowałem w różnych wersjach i to jest gra właśnie taka moja, na zasadzie raz na rok się z kolegą umówimy i zagramy. Niestety wtedy będę musiał przejść przez reguły 3.2.9, ale ja lubię. Wskakujemy na pudło, słuchajcie. Do najlepszej gry na świecie. Numer 3 Gloomhaven? A nie, przepraszam, za chwilę. A dziwne jest te top 3. Jest to gra, która moim zdaniem właśnie, jak zawsze sobie wyobrażałem ranking BGG, to sobie wyobrażałem, że zawsze tam będzie jakaś właśnie kobyła, duża gra, jakaś fantazy przygodowa i tak dalej. Ja sobie tak to wyobrażałem, a była tam zimna wojna przez wiele, wiele lat. Gloomhaven moim zdaniem ma szansę wskoczyć. Zobaczymy, jak to będzie z tą ilością tych głosów. Jest tak, że to wszystkie osoby, które tu oceniają, wygląda jakby dawały 10. Tak, trochę tak to wygląda. I dla mnie to jest taki święty grał właśnie gier takich przygodowych, jednocześnie strategicznych. Tak jak sprawdzałem wiele gier, jakieś tam Descenty, jakieś Pathfindery, jakieś Klaustrofobie, to były dungeon crawlery, czasami bardziej przygodowe, czasami bardziej strategiczne. I żadna gra nie dała mi tego takiego odczucia jakiejś podróży, odkrywania czegoś, nie wiem, tej kampanii, przywiązania do bohatera. Zawsze czułem, że to jest taka zeskryptowana, taka przygodyjka mała. A tutaj faktycznie mamy ogrom krainy, podróżujemy, odkrywamy, naprawdę i fajna, i w systemie walki, i w systemie kampanii. Jestem za. Marcin jeszcze nie grał, ale niedługo zagra, bo ma swoją kopię. Chłopaki w ogóle zainteresowani, tak, ten w ogóle czymś takim? Znaczy ja bym chciał w to spróbować zagrać, tylko to jest, jakby to brzmi jak Pandemic Legacy do potęgi, co oznacza, że jakby maleje... Razy 20. No, w sensie nie chce mi się wchodzić w to, wiedząc, że tego nie skończę nawet troszeczkę. Uh-huh. Więc to by było to, co by sprawiało, że nie wiem, czy bym chciał do tego usiąść. Uh-huh. Może fala gier jakby czasu z grami planszowymi w moim życiu się zmieni w przyszłości. Na starość. Będziesz kupić. Ta Valhalla, tak ci się sprzeda, żebyś mógł siedzieć i grać. I grać, co sobie tam będę chciał, bo to będę Gloomhaven na przemian z prototypami, to wtedy. Matek, w ogóle byś chciał spróbować coś takiego, czy tak nie? Ja zdecydowanie bym chciał spróbować po to, żeby wystawić, ja wiem, 4 lub 5, a później móc powiedzieć w takim podcaście jak ten, dlaczego odradzam graczom granie w takie gry. Dobrze. To numer 2. Najlepsza gra na świecie. Cywilizacja. Jestem chyba tu osamotniony. Jakoś nie ma za bardzo tu entuzjazmu przy stole. Cywilizacja poprzez wieki. Nowa. Cywilizacja poprzez wieki. Jak tak sobie myślę, tych top 50 w ogóle, które oglądaliśmy, to ciężko jest gdziekolwiek krzyknąć najlepsza gra na świecie i usłyszeć, że, tak. usłyszeć głosy, że ktoś się zgadza z tobą.
Jest tu kilka gier do wyrzucenia, jest kilka gier, które uważam, że są to zasłużenie i to moim zdaniem ta gra, czyli Cywilizacja poprzez wieki, ta nowa, jest tutaj bardzo zasłużenie w tej liście. Ja, słuchaj, ja też ci posłodzę, okay. Ja jestem tego samego zdania. To nie jest gra dla mnie raczej, bo to jest raczej takie pełno bez planszy, takie wiesz, musisz sobie trochę dopowiadać i tak dalej, ale widzę, że to jest jakby ta skala tego, co tam możesz robić i jakby to, że to jest gra cywilizacyjna, to sprawia, że to jest taka gra faktycznie, która może się wielu osobom spodobać. Ja bym zagrał. A nie grałeś? Grałem w tą twoją kopię, tam chyba jedną partię nawet. Chyba ten system solo, co jak się sprawdziłem sobie, jak to działa tam mechanicznie. No wiadomo, że to nie oddaje tam... Proszę. Ale nie, ale doceniam mechanicznie. Doceniam. I co ważne dla mnie, bo ja jestem jakby ten... Może nie klimaciarzem, ale lubię wygląd w grach. Ona jest 100 razy ładniejsza niż poprzednia. O, to tak. To jest gra, którą bardzo chciałem, żeby się spodobała mojej Agnieszce. Pokazałem jej tą wersję pierwszą, tam jak już chorzy byliśmy, zagrała i widziałem, że tak... Ono było bardzo uwielba cywilizację. Mm-hmm. Ja zostałem nauczony, spodobała mi się i tak... O rany, jakby fajnie było, jakby Agnieszka złapała bakcyla. Widziałem po pierwszej partii, że nie. Mm. Ale całe szczęście Agnieszka widziała jakąś tam iskierkę, że jeszcze dała nie jedną, ale chyba dwie szanse. Okay. A teraz mnie tak tłucze, żeby... Happy end. No. Happy end. Dobra, to co, idziemy do jedynki. Pandemic Legacy sezon pierwszy nadal jest tutaj na przodzie. Myślę, że dwójka nie skoczy. Tak. Nie ma szans. Ja przepraszam, zanim przejdziemy do jedynki, chciałbym tylko spuścić zasłonę milczenia na to, że właśnie w tym momencie zorientowałem się, że Dominion wypadł z top 50 BGG, znajduje się na miejscu 52. Więc nie mówimy o nim. A to jest chyba intryga, tak? Dominion intryga jest na 52, Dominion podstawka jest na 60. Przejdźmy zatem do numeru 1, a to skwituje. A Clank na 55. Milczenia. Clank będzie w top 30. Słuchajcie, Pandemic Legacy sezon pierwszy. Ja na początku dałem tej grę chyba dyszkę ze względu na cały experience, czyli w ogóle doświadczenie, jaka to była super przygoda. Teraz tak połóweczkę spuściłem na 9,5 i zastanawiam się, czy nie wiem, czy za rok znowu nie stwierdzę, że połóweczkę w dół. I to jest ten odwieczny problem gry, w której nie możesz powtórzyć, albo nawet jeżeli powtórzę, to wiem, że mi się nie spodoba tak samo, bo nie masz tej tajemnicy. I jakby gra jest rewelacyjna, każdemu polecam, żeby przetestował, jeżeli lubi gry kooperacyjne. Ale właśnie nie jestem przekonany, czy gra Legacy powinna być na pierwszym miejscu, bo jest nieweryfikowalna, czy ona się będzie trzymała. Bo nie powiemy, my usiądziemy... Ale to nie o to, dla mnie to nie o to. Nie powiemy za 10 lat, nie wiem, usiądziemy znowu i nie powiemy sobie, o Jezu, ale ten Pandemic to dobra gra, dalej jest tak samo dobra. Nie wiemy tego w zasadzie, bo byśmy chciał znowu zagrać, a już nie będzie to tak fajne, wiesz, o to chodzi. Ja się zdecydowanie nie zgadzam, uważam, że to... Nie chodzi, gra nie ma spadać z pierwszego miejsca, dlatego że jest nieregrywalna po jakimś czasie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której po zagraniu tych 12 do 24 partii nie możesz grać w grę w ogóle. I czy wobec tego wszyscy mają taką grę ocenić na jeden? No nie, zdecydowanie nie. A jak oglądasz film, no to jaką ocenę wystawiasz? Przecież to granie w Pandemic Legacy, czy w jakąkolwiek grę to jest Legacy, oglądanie serialu. To jest jak oglądanie serialu. Jak obejrzysz serial i na koniec serialu powiesz, no bez sensu oglądać serial ten drugi raz, to nie uważam, że to jest powód, dla którego powinno się mu obniżyć ocenę. Według mnie doświadczenie, jakie ten serial daje w trakcie, wtedy, kiedy ogląda się go po raz pierwszy i tak samo gra Legacy, kiedy gra się w nią po raz pierwszy. Tak naprawdę wspomnienie i emocje, które po tym zostały. Tak, dokładnie tak. Kończymy grę i może już nie mam zamiaru w to nigdy więcej grać, ale nie ocenię tej gry wtedy na jeden, choćbym wiedział, że na 100% ale to bardziej to nie Piotrek zamiar. Mówi, czy w takiej grze powinno się dać 10. Więc ja nie rozumiem tego obniżania oceny po czasie, bo tej to, gry... To, co zrobiliśmy przez to całe 50, tak? To rozumiem, dlatego że gry regrywalne możesz skorygować ocenę, stwierdzasz, no... To jest tak, poznajesz całą masę gier lepszych, to wtedy możesz obniżyć ocenę starej grze, no bo znasz masę lepszych gier, to jednak w tą zagrasz mniej chętnie, bo masz dużą konkurencję. No to na tej zasadzie, jeśli pojawi się masa lepszych gier Legacy, to wtedy rzeczywiście można temu Pandemicowi sezon 1 obniżyć ocenę, bo stwierdzam, że okej, inne są lepsze. Wtedy nie było, jest to najlepsza w tamtym momencie Legacy. Była to najlepsza gra Legacy, czy najlepsza gra w ogóle,
a jak powstaną lepsze, no to można obniżyć ocenę tym. Ale to też jest dlatego, że... Podejrzewam, że Time Stories trochę też chyba wsiądzie ze względu na jednorazowość, tak odnoszę wrażenie. Że czy, wiesz, wyjdzie nie, jakiś scenariusz, inny wyjdzie coś tam i tak ludzie będą zmieniać. Mi to nawet trochę klapło z innego powodu. Tak. Czy ja bym tam się nie wczuwał w to, czy można obniżać ceny, czy nie można, to tam każdy musi sobie sam w sercu odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ta wysoka nota pandemii Legacy, która mi się bardzo podoba, jest bardziej niż skalkulowana, to jest właśnie bardzo emocjonalna i jakby na pewno jej wysoka pozycja od tego zależy po prostu. Czyli jej wysoka pozycja jest efektem tego, że ludzie w emocjach, tak mi się wydaje. Skończyłem kampanię, super, daje dychę. Nie? Dokładnie, czyli to jest tak jakby, to jest trochę tak, że nie ma takiego skalkulowanego, można powiedzieć, realistycznego podejścia do tego, no nie, to co nie. Ta gra ostatecznie jakby mechanicznie oferuje. Jest bardzo, bardzo fajne. Ale właśnie dlatego, że nawet po 2 latach, odkąd ja skończyłem tą grę, ja dalej pamiętam poszczególne partie, co się wydarzyło i dalej mamy opowieści jakieś w swoim gronie i siadamy do Pandemika sezon 2 i o rany, mam złe przeczucie, bo pamiętacie jak wtedy jak graliśmy tam, nie wiem, maj czy coś tam się stało, to i to, ciekawe czy tutaj też nas tak to zrobi. Ja na razie po 4 partiach skończyliśmy marzec. Więc... No, daj dalej, bo ciągle mówisz marzec. Bo jak ci zaspoilerujemy, to... Tak. Ja powiem o kwietniu. My tu kręcimy te kolejne odcinki, a mój progres w pandemiku się nie zmienia i to w pierwszym sezonie, jak już wychodzi drugi. Na razie jest okej, ale podobno najlepsze przede mną. Dobra, także chyba to by było na tyle. Wymęczyliśmy Łukiego. Łuki przyszedł tutaj do nas, dał nam pograć fajną grę. My mu usiedliśmy i kazaliśmy mu nagrywać 2,5 godziny podcastu. Słuchajcie, nie ma sprawy. Bardzo fajnie się z wami gada i też myślę, że to nie jest aż takie męczące. Gadanie o grach jest przyjemne. szczególnie jak można trochę sobie dać upust emocjom na te gry, które są słabe, a ludzie myślą, że są fajne. Bo najlepiej się wszystko gani, a nie chwali. Myślę, że też dużo chwaliliśmy. Ja tak sobie w pewnym momencie zacząłem... Za dużo słodzenia w tym momencie. Ja w pewnym momencie zacząłem sobie robić rachunek sumienia tej listy i stwierdziłem, czy ja tylko nie hejtuję tych gier, bo są wysoko i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że nie, że też dużo słodziłem, także nie. Myślę, że tutaj... Ja muszę zauważyć korelację, że im niżej tego top 50, tym jest więcej fajnych gier. Czyli ja mówię o miejsca moim... 50-100 to są Bartka gry na przykład, tak? O moim goście, tak. Ja Bartka gry to są 1500. Advanced Squad Leader. Nie ma go w top 100 niestety. Już nie? Rozczarujecie, od dawna. O, przepraszam. Panowie, także tym przemiłym akcentem podsumujemy ten nasz specjalny 10. odcinek podcastu Dobry, Zły i Ostatni. Mówili dla was Bartek, Marcin, Łukasz, gość specjalny Łukasz i Piotrek. Dzięki wielkie, że z nami byliście. Do następnego. Hej.